Cześć, dzień dobry, z tej strony Dominika z bloga Bukiecik. Jak widzicie, jestem już przygotowana, bo wielkimi krokami nadchodzi noc świętojańska, noc kupały, święto głęboko osadzone w starosłowiańskich wierzeniach. Dlatego też pomyślałam, że warto by było zwrócić Waszą uwagę na książki, które czerpią garściami z tych wierzeń. Są to książki z nurtu wiejskiego. Ich akcja często osadzona jest właśnie na wsi, powiązana też mocno z wierzeniami słowiańskimi, które z jednej strony są magiczne, z drugiej nieść mogą poważne zagrożenia. Serdecznie zapraszam Was na ten odcinek. Nasz dzisiejszy odcinek zaczniemy tak delikatnie z taką książką, która aż tak bardzo nie jest osadzona w ten nurt wierzeń słowiańskich, ale gdzieś tam między wierszami jednak z nich czerpie. Jest to nowa książka, ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Książkowe klimaty. Jest to książka Cornelie albo Cornelie, nie wiem jak tutaj ten tytuł prawidłowo przeczytać, bo zarówno Cornelie będzie tutaj adekwatny, jeśli zestawić ten tytuł z treścią, jak i Cornelie też jako symbol pewien może być poprawnie. Jest to debiut prozatorski słowackiej autorki Beaty Balogowej. Jest to osadzona w nurcie realizmu magicznego, ale tak subtelnie nakreślonego, saga rodzinna, której bohaterkami są głównie kobiety. Z pokolenia na pokolenie przekazywane jest im imię, właśnie to tytułowe imię Cornelie. Są to kobiety, które muszą być silne, zostają wybrane, by pielęgnować, by przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie pewną tajemną wiedzę oraz siłę. Siłę kobiet, bo to jest właśnie powieść typowo o tym, że w kobiecie gdzieś tam głęboko drzemie niesłychana siła. Mężczyźni w tej powieści oczywiście też się pojawiają, ale jako płeć, o, tym razem słabsza. Mężczyźni umierają bowiem tutaj młodo i to kobiety pielęgnować muszą własną tożsamość, własne dziedzictwo i właśnie na tym dziedzictwie chciałabym się tutaj skupić, bo w tej powieści tak pięknie, subtelnie nakreślone zostały tradycje przekazywania sobie pewnych tajemnych mikstur. Na przykład przepisu na powidła śliwkowe, albo pewnych przepisów i sekretów tkwiących na przykład w ziołolecznictwie. Sporo tutaj w tej powieści mamy właśnie takich przemyconych tajemnic dotyczących ziół. To jest powieść pachnąca latem, pachnąca sadem jabłkowym, pachnąca właśnie ziołami, rozmarynem, tymiankiem, oregano. I całą tą dobrocią, która tkwi gdzieś tam w naszym ogrodzie. I tutaj kobiety, właśnie te tytułowe Cornelie, z pokolenia na pokolenie przekazują sobie tę wiedzę tajemną. I tutaj uwaga, jest z powodu tego, że z pokolenia na pokolenie te imię zostaje dziedziczone i się powtarza, więc radzę podczas lektury od samego początku kreślić sobie drzewo genealogiczne, bo te powiązania między poszczególnymi bohaterkami nie są wcale takie ewidentne. Bywa to mylące, można się łatwo pogubić, więc zalecam od samego początku podczas lektury robić sobie notatki, bo myślę, że będzie to pomocne w takim globalnym zrozumieniu i wspaniałym odbiorze tej książki, bo książka jest naprawdę bardzo klimatyczna, bardzo letnia, będzie idealną lekturą do tego, by sięgnąć właśnie teraz w czerwcu, kiedy wszystkie zioła i ogród i sady pachną właśnie, są w swoim najpiękniejszym wzroście, pachnące latem owocami, ziołami. Cornelie, Beata Balogowa, serdecznie Wam polecam. Jeśli jesteśmy przy ziołach,
to chciałam Wam przypomnieć o książce W ciemność Anny Bolawej. Ja już o tej książce mówiłam przy okazji innego filmiku. Ja tutaj w opisie na pewno wrzucę linka do opowieści, więc nie będę tutaj szerzej na temat tej powieści rozmawiać, ale chciałam zwrócić na nią Waszą uwagę, bo tutaj też mamy bardzo dużo takich wierzeń w siłę i moc, magię zaklętą właśnie w ziołach. Główna bohaterka tutaj maniakalnie, wręcz popadając w obłęd, zbiera te zioła, suszy i jak to się kończy, oczywiście nie zdradzę. Myślę jednak, że naprawdę warto sięgnąć po tą książkę, aczkolwiek ta już nie pachnie aż tak bardzo latem, jest bardziej mroczna, co nie znaczy, że mniej klimatyczna. Myślę, że warto zwrócić na nią uwagę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to nie jest nowość, ale w tym odcinku nie będę tylko o nowościach rozmawiać, bo to nie o to chodzi. Książka nie ma moim zdaniem daty ważności, żyje tak długo, dopóki jest czytana, dlatego też polecam Wam przeczytać W ciemność Anny Bolawej. Jadwiga i Michał Pecynowie mieszkają w małej wiosce o nazwie Dobra. Rodzi im się właśnie siódma córka. Ku rozpaczy matki, nie jest to syn, a kolejna córka, nadają rodzice jej imię Krysia. Jako że cała rodzina żyje w dosyć zaściankowej wiosce, cała społeczność, a także sami rodzice do cyfry 7 mają sporo uprzedzeń, zgodnie ze starosłowiańskimi wierzeniami bowiem siódme dziecko naznaczone jest klątwą. Tak oto właśnie rozpoczyna się historia Dobranoc autorstwa Sabiny Waszut. Nie jest to również powieść nowa, na naszym rynku wydawniczym ukazała się parę dobrych lat temu, u mnie na półce także przeleżała kilka dobrych lat. Sięgnęłam po nią przy okazji ukazania się audiobooka, bo niedawno właśnie ukazał się audiobook tej książki, co znacznie ułatwiło mi przyspieszenie jej lektury, bo nie ukrywam, że pewnie przeleżałaby jeszcze kilka lat na półce. A jest to powieść z nurtu tych, po które warto sięgnąć właśnie teraz, kiedy nadchodzi lato, kiedy nadchodzi noc świętojańska, bo to jest wspaniała historia o tym, jak bardzo starosłowiańskie, ludowe wierzenia przekładać się mogą na życie jednostki. Tutaj w tym przypadku na życie młodej dziewczynki, później dorastającej kobiety, dojrzewającej kobiety, która od narodzenia niemal skazana jest na ostratyzm społeczny, jest osamotniona, wytykana palcami. Historia ta zacznie się pogłębiać, historia tego osamotnienia, ostratyzmu, wytykania palcami będzie się pogłębiać z chwilą, kiedy Krysia zakocha się w pewnym młodym mężczyźnie, ale ja nie będę zdradzać tutaj szczegółów fabuły, pozwolę, byście sami zaczęli odkrywać tę powieść, bo jest naprawdę tego warta, szczególnie teraz, kiedy nastaje lato, kiedy nastają wakacje, kiedy przed nami nadchodzi noc świętojańska. Jest to bowiem powieść bardzo mocno osadzona w starosłowiańskich wierzeniach. Któż z nas nie zna zmory, któż z nas jej się nie boi, ale czy naprawdę zmora warta jest aż takiego strachu? Przeczytajcie proszę Dobranoc, szczególnie teraz, kiedy nadchodzi lato, kiedy przed nami noc kupały.
przekonacie się na własnej skórze, że pod krzywdzącą nazwą zmory kryć może się naprawdę wrażliwa, empatyczna kobietka. Ona nazywa się Krysia i jest bohaterką Dobrej nocy Sabiny Waszut. Serdecznie Wam polecam tę powieść. Były zmory, będą też wilkołaki. Wilkołak jest takim cichym, drugoplanowym bohaterem powieści, o której chcę Wam teraz opowiedzieć. A jest to Kołatanie Artura Żaka. Popatrzcie, w ogóle Kołatanie zostało wydane w taki fantastyczny sposób. To wydanie jest naprawdę obłędne, ma takie barwione brzegi. Mnie osobiście one aż tak bardzo nie ruszają, ale wiem, że młodsze pokolenie czytelników byłoby zachwycone. Mi bardziej osobiście podoba się taka tekturowa oprawa, jak i sam papier, który jest taki z tych, które lubię. Ja nie lubię takich papierów kredowych, białych. Ten jest taki pożółkły, stylizowany na taką starszą powieść, ale ja nie o tym, ja o samej powieści oczywiście, bo nieważna jest okładka, ważna jest zawartość, a ta mocno przystaje do starosłowiańskich wierzeń, o których dzisiaj opowiadamy. Główną bohaterką jest babcia Aniela, do której pewnego dnia przyjeżdża 19-letni wnuk. Babcia mieszka w pewnej łódzkiej małej wiosce. Jest owdowiałą kobietą, ale ku zaskoczeniu Piotra, wnuka, okazuje się, że babcia w ogóle nie zarejestrowała, nie przyjmuje do wiadomości faktu, że jej mąż już nie żyje. Dlatego też na przykład, kiedy szykuje obiad albo też kolację, zawsze szykuje trzy nakrycia do stołu. Jeden dla swojego nieżyjącego już męża Bronka, bo babcia uparcie twierdzi, że Bronek nadal jest obecny duchem, gdzieś tutaj w okolicy się szwenda, jak i szwenda się w okolicy oczywiście wilkołak. Piotr nie daje wiary opowieściom babci do pewnego momentu, kiedy słyszy wycie wilka. Jest to powieść z nurtu realizmu magicznego. Będą więc się tutaj działy rzeczy bardziej lub mniej magiczne, niesłychane, przerażające również. Będzie fajna, ciekawa postać babci, będzie troszkę zagubiony, pogubiony Piotr. Będzie również sporo treści dotyczącej lat transformacji w Polsce, bo akcja dzieje się gdzieś tam w latach 90. No i będzie nasz wilkołak, a także duch Bronka. Będzie się więc w tej powieści sporo ciekawego, magicznego, nierealnego działo. Jeśli lubicie takie klimaty, Kołatanie, myślę, zachwyci Was w pełni. Serdecznie Wam polecam tę powieść. Jeśli zmora i wilkołak i zioła są dla Was niewystarczające i potrzebujecie tego wszystkiego razem w jednym miejscu, książka, o której teraz chcę Wam opowiedzieć, będzie idealna, bo tutaj oprócz zmory, oprócz wilkołaków będą jeszcze południce, strzygi, topielice i pewnie jeszcze więcej różnych magicznych, starosłowiańskich stworzeń, o których nawet mi się nie śniło. Ale tutaj moje serce nie skradły te wszystkie magiczne stworzenia, a główna bohaterka, pani Teofila Słaboniowa. Jest to starowinka z powykręconymi członkami, palcami, dłoniami. Jej twarz pełna jest bruzd, bo kobieta ta ma chyba ze 100 lat, jeśli nie więcej, nikt tego nie wie. Wie jednak każdy z okolicy wsi Capówka, gdzie owa kobieta żyje, że kobieta ta rozprawić się może z każdą właśnie strzygą, południcą, wilkołakiem, bo Teofila Słaboniowa jest mistrzynią z piekła duchów. Mowa oczywiście o książce Słaboniowa i z piekła duchy Joanny Łańcuckiej, powieść, która jest tak przepełniona magicznymi stworzeniami, realizmem magicznym, że czytając ją po prostu nie mogłam jej odłożyć. Czytałam z wypiekami na twarzy, z zafascynowaniem, tym bardziej, że jest napisana naprawdę w przepięknym języku. Jest ta taka melodyjna fraza, przepełniona ludową gwarą, taką wiejską gwarą. Autorka tutaj wspaniale oddała ducha takiej wiejskiej, opuszczonej, zapyziałej, zapomnianej wsi, która cały czas żyje w cieniu, może nie w cieniu, ale po prostu żyje właśnie takimi starymi wierzeniami, ludowymi wierzeniami, na czele których stoi nasza tytułowa Teofila Słaboniowa.
Jest to powieść, którą trzeba przeczytać, już też nie nowość. Z chęcią myślę, że sięgnę po nią po raz kolejny właśnie teraz, kiedy nadchodzi magiczna noc świętojańska. Książki, które Wam dzisiaj przedstawiłam, przepełnione są klimatem słowiańskich wierzeń, magią wierzeń takich wiejskich, starych, mocno osadzonych w naszych słowiańskich korzeniach. Mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie znaleźliście. Polecam oczywiście wszystkie 5 tytułów, wszystkie 5 czytałam z zafascynowaniem, z wypiekami na twarzy, z zachwytem. Są to powieści nie tylko wspaniałe pod względem samej treści, nie tylko oddające ducha naszej słowiańskiej tożsamości, nie tylko przywołujące coraz bardziej zapomniane wiejskie wierzenia, ale również są to powieści napisane wspaniałym, naprawdę zachwycającym stylem. Jeśli lubicie tego typu książki, jeśli nie wiecie po co sięgnąć w nadchodzące wakacyjne dni, myślę, że są to tytuły, które w pełni Was zachwycą. Serdecznie Wam polecam. Jeśli ten sposób prezentowania literatury przypadł Wam do gustu, będzie mi niesłychanie miło, jeśli dacie kciuki w górę, kliknijcie proszę dzwoneczek, by być na bieżąco oraz zasubskrybujcie proszę kanał. Jednocześnie w komentarzu dajcie proszę znać, którym tytułem szczególnie Was zainteresowałam, a może już je znacie, przecież to nie są nowości, podyskutujmy pod filmikiem. Tymczasem, jeśli chcecie wesprzeć moje działania i sprawić, bym miała kopa do pracy jeszcze większego niż mam, to możecie zawsze kupić mi kawę, tutaj daję linka. Możecie zostać również moim patronem, patronką, tutaj daję linka do Patronite. Jednocześnie informuję, że ja często organizuję rozdania książkowe, robię ich naprawdę sporo, ale to głównie na Facebooku, więc tutaj możecie szukać mnie na Facebooku. Część rozdań rozgrywa się czasem również na Instagramie, tu jest link do Instagrama. Jednocześnie oczywiście zapraszam Was na bloga www.bukiecik.pl. Tam większość recenzji takich analitycznych, bardziej literackich. Jeśli lubicie czytać o książkach, książki, to serdecznie Was zapraszam. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Narodziny siódmego dziecka bowiem są równoznaczne z narodzinami. Pod szyldem, pod... coś mi tu... Czy to pająk, czy nie pająk? Bo ja się boję pająków. Cięcie. Który koniecznie chce... Zechcecie. Chyba wyszłam z prawy. Tego się nie robi. Dla dobrego filmiku. Coś kwiaciarką, florystką chyba jednak nie zostanę dobrą, bo mi się to rozpada.